Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na Q&A. Dostałam od Was bardzo dużo pytań już podczas naszej podróży do Włoch, podczas wakacji, ale też pojawiły się pytania pod vlogami z naszych wakacji, więc dzisiaj postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Zaczynamy. Pierwsze pytanie. Uwaga, uwaga. Mam pytanie. Wybieramy się do Włoch, ale w następnym roku. Nigdy wcześniej nie byliśmy. Którą część byś poleciła? Kochani, Włochy są takim krajem, że warto zwiedzić je całe. I nie da się tutaj wyszczególnić części, którą warto zobaczyć. Uwierzcie mi, warto zwiedzić całe Włochy, bo jest tam tyle do zobaczenia, że no nie da się, po prostu nie da się powiedzieć, jedź akurat w tę część. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, na co stawiacie. Czy chcecie postawić na relaks i odpoczynek, czy chcecie postawić na zwiedzanie, czy chcecie zobaczyć kulturę, sztukę i chcecie być takimi prawdziwymi turystami. Wszystko zależy od tego, co Was interesuje i na to postawcie, bo naprawdę Włochy są przepięknym krajem i można je zwiedzać przez wiele, wiele lat. Zawsze jest coś do zobaczenia, zawsze jest coś do obejrzenia. Więc postawcie na początek na to, co Was najbardziej interesuje i pomału, pomału wykreślajcie sobie tam z mapy te punkty, które warto zobaczyć. Także ja nie powiem od siebie, którą część warto zobaczyć i którą mogłabym Wam polecić, bo po prostu polecam Wam zwiedzić całe Włochy. Pytanie numer dwa. Anita, zastanawiamy się nad tym, by jechać do Włoch samochodem. Jaką wybraliście trasę? Ile ona trwała? Ile to było kilometrów? Opowiedz coś o autostradach i płatnościach. Okej, słuchajcie. Jechaliśmy oczywiście z Warszawy, więc wybraliśmy najkrótszą trasę i bardzo dobrze. Trasę też bardzo wygodną i taką Wam polecam. Jeśli oczywiście jedziecie z Warszawy. Czyli tak. Warszawa, Brno, Brno, Wiedeń, Wiedeń, Włochy. I teraz tutaj musimy się na chwilę zatrzymać, ponieważ my pojechaliśmy z Wiednia od razu do Wenecji, tam zatrzymaliśmy się na noc i dopiero z Wenecji pojechaliśmy do Neapolu. Z Warszawy do Neapolu to jest około nieco ponad 2100 km. I powiem Wam szczerze, nie polecam robić tej trasy w jeden dzień. Najlepiej zrobić sobie jeden przystanek gdzieś na noc lub też nawet dwa przystanki na noc. Bo nie da się ukryć, ale przejechanie tylu kilometrów jest bardzo męczące. I teraz tak, z Warszawy do Wenecji zajęło nam to około 12 godzin. Jest to mniej więcej około 1200 kilometrów. Jechaliśmy z prędkością tak 110-120 i zatrzymaliśmy się 5 razy. Zrobiliśmy 5 przystanków na tej trasie. Więc sami widzicie, przejechanie tych 1200 km, 12 godzin jest niestety męczące. Mimo tego trasa jest naprawdę super, jedzie się bardzo fajnie autostradami, także droga też jest bardzo wygodna pod tym kątem. No i teraz tak, wyjeżdżając z Warszawy, w momencie kiedy wjeżdżacie do Czech, musicie kupić winietę. Możecie to zrobić na stacji benzynowej. Takie winiety są albo na 10 dni, albo na miesiąc. No i tutaj, w zależności od tego, jak długo będziecie przebywać na wakacjach, na wyjeździe we Włoszech, to zastanówcie się nad tym, czy opłaca Wam się kupować winietę 10-dniową, czy lepiej postawić na tą na przykład miesięczną, bo wtedy już macie też zagwarantowany powrót. Także tutaj warto sobie to przemyśleć. Jak będziecie już na miejscu i będziecie kupować taką winietę, dopytajcie się oczywiście, jaka jest różnica w cenie. No i dalej, wjeżdżając do Austrii, też musicie wykupić winietę, a natomiast wjeżdżając już do Włoch będziecie opłacać autostradę i przygotujcie się na to, że autostrada we Włoszech jest bardzo droga, niestety. Oczywiście płacicie w euro, bo też były takie pytania, możecie zapłacić gotówką, możecie zapłacić kartą, wszystko zależy od tego, jak będzie Wam wygodnie. No i oczywiście koszt autostrady też będzie zależny od tego, gdzie dokładnie będziecie jechać, tak? No ale nie da się ukryć, że jednak autostrada we Włoszech jest najdroższa, jest w sumie bardzo droga. To też weźcie pod uwagę. Takie moje wskazówki, jeśli chodzi o trasę,
Na co zwróciłam uwagę? Na pewno zwróciłam uwagę na toalety na trasie. No i teraz, jeżeli będziecie zatrzymywać się w Czechach czy też w Austrii na stacjach benzynowych, to przygotujcie sobie jakieś drobne pieniądze, bo toalety są płatne. Więc żeby się dostać do toalety, musicie mieć jakieś tam, jak ja to mówię, żetony, mniej więcej około 50 eurocentów, żeby wejść do toalety. Natomiast w Austrii są takie miejsca, jak u nas w Polsce, przystanki, takie parkingi, gdzie znajdują się duże toalety, prysznice i tak dalej, i tam już oczywiście jest to bezpłatne. Więc to też miejcie na uwadze. Co tutaj jeszcze, jeśli chodzi o trasę, bym chciała wam powiedzieć? Myślę, że to wszystko tak na dobrą sprawę. No jechało się dobrze, tak jak mówiłam, trasy są bardzo fajne. W Austrii no, musicie się przygotować, że te trasy są takie bardziej zaokrąglone, ale bardzo, bardzo dobre. I chyba tyle, tak na dobrą sprawę. Jeśli chodzi o całą trasę, no na pewno koszt podróży samochodem jest dosyć wysoki, bo musicie tutaj wziąć pod uwagę benzynę i tak dalej. A jeszcze taka wskazówka, jeśli chodzi o Włochy, jeśli będziecie tankować samochód, to najlepiej tankować samochód poza autostradą, w jakichś małych miastach. Dlatego, że na stacjach benzynowych w małych miastach, dlatego że tam benzyna wychodzi najtaniej. Najdrożej niestety na autostradzie. Ta cena za benzynę jest naprawdę bardzo wysoka. Więc to też na to polecam zwrócić uwagę. No i dobra, chyba przechodzimy do kolejnego pytania. Trzecie pytanie. Czy niezaszczepieni też przejadą? Były jakieś sprawdzania na granicach? Słuchajcie. We Włoszech tak się akurat złożyło, że my pojechaliśmy chyba 10 sierpnia, jakoś tak mi się 10 albo 11 sierpnia do Włoch, a 6 sierpnia wszedł Green Pass, czyli ta aplikacja, paszport szczepień i testów i tak dalej. Zaraz wam o tym opowiem, bo najwięcej było pytań na ten temat. I też zastanawialiśmy się, jak to będzie. Nie ma czegoś takiego jak sprawdzanie na granicach, więc spokojnie samochodem przyjeżdżacie. Może się zdarzyć, że wyrywkowo zatrzyma was policja. No i wtedy mogą sprawdzać, czy macie wykonany test lub macie paszport, czy macie szczepienie. Natomiast my nie mieliśmy takiej sytuacji. Ani jadąc do Włoch, ani wracając z Włoch, nie mieliśmy problemu z tym, żeby ktoś nas na granicach zatrzymał, ktoś nas na trasie zatrzymał. Absolutnie nie. Więc pod tym kątem nie musicie się martwić. Natomiast tutaj muszę zaznaczyć, że od 1 września jest obowiązek podróżowania właśnie z Green Passem, jeśli chodzi o Włochy. On się tyczy podróży samolotem, statkiem, komunikacją miejską i tak dalej, pociągami i tak dalej. Nie wiem co prawda, jeśli chodzi o samochód, no ale musicie to sprawdzić. Najlepiej to sprawdzić oczywiście na stronie rządu, tam macie wszystkie wytyczne. Ale tak jak mówię, my tak jak jechaliśmy i wracaliśmy, nikt nas nie sprawdzał, nie ma żadnego sprawdzania na granicach, to mogę wam na pewno potwierdzić. Kolejne pytanie. Anita, jak z podróżą do Wenecji? Gdzie zostawiliście samochód? Czy jest tam gdzieś miejsce, gdzie można go zaparkować? Jak się do tego przygotować? No właśnie, i tutaj też parę osób zapytało mnie o kwestię Wenecji. Słuchajcie, powiem wam, że my mieliśmy w Wenecji małą przygodę, jeśli chodzi o parkingi. Pierwszy raz jechaliśmy samochodem, więc też do końca nie byliśmy przygotowani. Ale na bazie naszego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że jeśli wybieracie się do Wenecji, to musicie sobie zarezerwować wcześniej parking. O co tutaj chodzi? My jak przyjechaliśmy, zatrzymaliśmy się w Mestre na kolację i tam dowiedzieliśmy się od kelnerów, że będziemy mieć problem z zaparkowaniem samochodu, jeśli nie mamy wykupionego wcześniej parkingu. Oczywiście są parkingi podziemne, są parkingi prywatne i są też takie parkingi, gdzie można gdzieś tam sobie postawić się samochód, ale też są płatne, niestrzeżone. No i co się okazało? Kiedy pojechaliśmy, już ruszyliśmy do Wenecji, to
na placu Świętego Piotra, o ile dobrze pamiętam, jest jeden taki bardzo duży parking płatny, który jest niestrzeżony i tam absolutnie nie było żadnego miejsca. Wkoło tego placu znajduje się bardzo dużo podziemnych parkingów i właśnie okazało się, że nie będziemy mogli zaparkować samochodu, jeśli nie mamy wykupionego parkingu, po czym musieliśmy się wrócić i w Mestre znaleźliśmy parking niestrzeżony, ale też płatny, gdzie później wzięliśmy oczywiście autobus, podjechaliśmy sobie z powrotem na plac Świętego Piotra, no i tam już przemieszczaliśmy się za pomocą wodnej taksówki. Także jeśli wybieracie się samochodem do Wenecji, to miejcie na uwadze to, że musicie gdzieś ten samochód postawić, gdzieś go zaparkować, bo na tą centralną część Wenecji, najbardziej turystyczną, samochodem się nie dostaniecie. Dostaniecie się tylko przy pomocy traghetto, czyli takich specjalnych jakby wodnych autobusów, ewentualnie przy pomocy wodnej taksówki. No i warto właśnie sobie wcześniej ten samochód zaparkować, zapłacić za ten parking, zarezerwować go i będziecie mieć pewność, że nie będziecie mieć żadnej przygody, jeśli o to chodzi, z problemem z zaparkowaniem samochodu. Kolejne pytanie również tyczyło się Wenecji i pytaliście mnie, czy jest drogo. I ile kosztuje taka taksówka wodna, jak to mniej więcej wygląda cenowo? No słuchajcie, Wenecja jest miastem turystycznym i niestety jest tam bardzo drogo. To też musicie mieć na uwadze. Taksówka wodna to jest koszt, w jedną stronę oczywiście, przepłynięcia z tego placu Świętego Piotra, żeby dostać się do Wenecji, do tej centralnej części. To jest koszt około 30 euro od osoby w jedną stronę. Oczywiście bilety tym tak zwanym traghetto są zdecydowanie tańsze. Z tego co pamiętam, kosztują około chyba 10 albo 15 euro. Natomiast posiłki, płatności za, nie wiem, kawę, za cokolwiek, zatrzymanie się w restauracji, w barze też są bardzo wysokie. No nie opłaca się jeść na placu Świętego Marka, chociaż jest to na pewno jakaś tam atrakcja turystyczna, ale przygotujcie się na to, że będzie drogo, będzie naprawdę drogo. I tutaj dam wam przykład. Kiedy jedliśmy śniadanie w Wenecji, widzieliście we vlogu, zamówiliśmy sobie dwa rogaliki, a nie, przepraszam was, jeden rogalik, dwa espresso, jedną butelkę wody mineralnej małą i dwa takie mini rogaliki. Zapłaciliśmy za wszystko 21 euro. Czyli tak naprawdę, no zobaczcie, ile nas to kosztowało. Z tego co pamiętam, w jednym z barów kawa, czyli espresso, kosztowała około 5 euro, tak? W drugim, w innym, w troszeczkę innym miejscu, nie przy placu Świętego Marka, espresso kosztowało 3 euro, a na przykład w Neapolu za espresso płacicie 1 euro. Więc takie są mniej więcej różnice w cenie. Bardzo dużo pytań padło również o płatności, słuchajcie. Czy można płacić kartą, czy są płatności gotówką? Było też pytanie, czy obsługa mówi po angielsku i czy jest bardzo dużo turystów. No wiadomo, w okresie wakacyjnym, zwłaszcza w sierpniu, tych turystów jest naprawdę bardzo dużo. I tutaj musicie pamiętać o tym, że sierpień jest miesiącem wakacyjnym dla Włochów. A więc mimo tego, że mamy turystów, to mamy też bardzo dużo Włochów, którzy przebywają w tym czasie na wakacjach. No i oczywiście też zwiedzają, przemieszczają się i nie tylko. Więc jest ich dużo. Moim zdaniem sierpień, jeśli chcecie w ogóle jechać pierwszy raz do Włoch na wakacje, sierpień nie jest najlepszym miesiącem. Zdecydowanie lepsze są czerwiec i lipiec na wakacje, ewentualnie jeszcze wrzesień. Sierpień nie do końca, tak jak mówię. Natomiast tak, czy obsługa mówi po angielsku? W takich bardziej turystycznych miastach tak. W takich mniej turystycznych miastach Włosi i język angielski nie idą do końca ze sobą w parze. Natomiast jeśli mówimy o północnej części Włoch, to tak, zdecydowanie bardziej. Na południu już jest gorzej. Czyli tak naprawdę od Rzymu w dół spodziewajcie się tego, że ta komunikacja po języku angielskim
po angielsku nie będzie do końca idealne. Natomiast wiadomo, w hotelach tak, obsługa oczywiście mówi po angielsku, czy w jakichś takich bardziej znanych miejscach, czy jeśli wybieracie się do muzeum, do takich, no przede wszystkim tych takich turystycznych miejsc, to na pewno tam język angielski, tak, możecie się nim posługiwać. Obsługa mówi w języku angielskim, ale no tak jak mówię, w takich mniejszych miasteczkach, gdzieś na trasie, gdzieś na stacjach benzynowych i tak dalej, no z tym angielskim jest zdecydowanie gorzej. Bardzo ciekawe pytanie. Jaki charakter ma jazda samochodem w północnych Włoszech? Czy trzeba mieć oczy dookoła głowy? Czy też może kierowcy jednak stosują się przeważnie do przepisów i nie trzeba się niepotrzebnie stresować? Ja zawsze jeżdżę przepisowo. Jak jest ograniczenie do 120, to jadę 120. Czy ktoś będzie na mnie trąbił? Słyszałem różne historie na ten temat i chciałem zapytać u ciebie, czyli u źródła. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe pytanie i myślę, że też odpowiedź będzie ciekawa. A mianowicie, no Włosi to są rajdowcy, zwłaszcza na południu. Ale muszę powiedzieć, że Włosi to są też bardzo dobrzy kierowcy. Bardzo dobrze jeżdżą, bardzo dobrze manewrują. Jeżdżą szybko i też szybko się stresują. Jeśli chodzi o północne Włochy, to zdecydowanie tam ta jazda jest przyjemniejsza dla nas, dla osób, które są przyzwyczajone do jazdy spokojnej, bez trąbienia i tak dalej. No już południowe Włochy to już jest zupełnie, słuchajcie, inna bajka. Trąbienie. W północnej części Włoch zdecydowanie mniej, w południowej części Włoch na porządku dziennym. Parkowanie. W północnej części Włoch parkowanie przepisowe. W południowej części Włoch parkujecie gdzieś, gdzie jest wolne miejsce. Nawet 2, 3, 4 linie zaparkowanych samochodów. Nieważne, że zostawicie komuś samochód. Później jak on wyjdzie i będzie chciał wyjechać, to będzie krzyczał, kto mnie zostawił i tak dalej. To jest zupełnie, słuchajcie, zupełnie dwa inne światy. Naprawdę, uwierzcie mi, zupełnie dwa inne światy. Jazda przepisowa. No warto się jej trzymać, tak? Na autostradzie, tutaj muszę podkreślić, są radary. Te radary nie są podpisane, tak jak u nas radar lub też w jakikolwiek inny sposób, który by wam, będzie wam komunikował, że jest to radar. Natomiast możecie zauważyć takie napisy jak tutor. I to oznacza radar albo controllo della velocità, czyli znowu radar. I pojawia wam się na trasie, widzicie ograniczenie takie. Warto się tego pilnować. Tak samo jeśli będziecie na trasie w Austrii, to jeszcze bardziej się pilnujcie, bo mandaty w Austrii za przekroczenie prędkości są bardzo wysokie. Podobno, no nam, my na szczęście nie złapaliśmy żadnego mandatu, Massimo bardzo się pilnował, ale słyszeliśmy od naszych znajomych, że mandaty są bardzo wysokie, więc tutaj trzeba bardzo się pilnować tej prędkości. Natomiast we Włoszech, no, to się trzeba przekonać. Trzeba się przekonać, jak wygląda jazda po Włoszech. Jeśli ja na przykład miałabym jeździć w którejś części Włoch, żeby mi sprawiało to przyjemność i też mnie nie stresowało, to znaczy zdecydowanie wybrałabym część północną. Południowe Włochy to jest dla mnie kompletnie nie to. Ja się tam nie czuję w samochodzie, nie potrafię tam jeździć. Zajeżdżanie mi drogi, wymijanie jakieś dziwne, już nie mówiąc o parkowaniu, to wieczne trąbienie, kiedy na przykład stanie się na żółtym świetle i Włosi, którzy trąbią, jedź, 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 nieważne, że jest żółte, ty już i tak powinieneś ruszyć albo powinnaś ruszyć, no masakra pod tym kątem. Więc na pewno przyjemniej się jeździ w północnej części, gorzej się jeździ w południowej, ale to też wszystko zależy od tego, jakimi wy jesteście kierowcami, jak czujecie się w samochodzie, jak jest wam wygodniej. Lecimy dalej. Pamiętam, że kilka ładnych lat temu nagrałaś filmik, w którym mówiłaś, że kiedyś ukradli wam wynajęty na urlopie samochód i że mieliście z tego powodu wiele nieprzyjemności. Jak uniknąć lub zminimalizować ryzyko takiej kradzieży? Czy dużo ryzykuję jadąc do Włoch na niderlandzkich numerach? Słuchajcie, tak, rzeczywiście mieliśmy taką sytuację, że ukradli nam samochód. Jeśli śledzicie nasze vlogi, to pewnie część z was o tym pamięta. Samochód mieliśmy wynajęty z włoskiego rent-a-car, więc był to samochód na włoskich tablicach. Ale co się później okazało, był to jeden z samochodów, które najczęściej kradną, a mianowicie Fiat 500.
ta wersja oczywiście Fiat 500 mała. I podobno najczęściej kradną Włosi właśnie takie małe samochody, czyli Pandy, Fiaty 500 i wszystkie inne samochody, które są po prostu małe. Co zrobić? No oczywiście ubezpieczenie. To jest podstawa, słuchajcie, wyjazdu do Włoch. Czy jedziecie swoim samochodem, czy będziecie samochód wynajmować we Włoszech? Kupcie dodatkowe ubezpieczenie. Ubezpieczenie przede wszystkim od kradzieży. Bo jeśli się tak zdarzy, że ukradną Wam samochód, a takiego ubezpieczenia nie będziecie mieć, ponosicie ogromne koszty. Więc to się kompletnie nie kalkuluje. Stres i cała reszta. Więc przede wszystkim i najważniejsze to jest właśnie to ubezpieczenie w podróży. Ubezpieczenie dodatkowe czasem Waszego samochodu od kradzieży. Kolejna sprawa, my polecamy Wam parkowanie w miejscach strzeżonych, czyli parkowanie najlepiej na strzeżonych parkingach, chociaż to wcale nie oznacza, że Wam tam samochodu mogą, że tam samochodu Wam nie ukradną, to też miejcie to na uwadze, ale zawsze lepiej parkingi strzeżone niż miejsca, które są niestrzeżone. Więc na pewno to. Mój Massimo poleca jeszcze zakładanie tak zwanego blindosterco, jak on to mówi, czyli tej takiej osłony na kierownicę, dodatkowej osłony lub też takich specjalnych blokad na kierownicę, które dodatkowo zabezpieczają Wasz samochód przed kradzieżą. No i tyle tak na dobrą sprawę. Podobno najczęściej kradną samochody w Mediolanie. Podobno. Neapol też jest takim miejscem, gdzie jest bardzo dużo tych kradzieży samochodów. Podobno też Wenecja i jeszcze inne miejsca. No ale słuchajcie, to się też zmienia. Co roku wygląda to zupełnie inaczej. Także jeśli już mają ukraść Wam samochód, to tego nie unikniecie. Natomiast warto się po prostu zabezpieczyć na każdy możliwy sposób. Nie zostawiać samochodu gdzieś w miejscach, gdzie go nie widzicie, gdzieś w jakichś zakrętach, jakichś zakamarkach miasta i tak dalej. Zwracajcie na to po prostu uwagę, tak? Parkujcie tam, gdzie są parkingi strzeżone, gdzieś ten samochód możecie bardziej bezpiecznie ulokować. No i też pamiętajcie o tym, że nie ma znaczenia, w której części Włoch się znajdujecie, bo po prostu kradzieże samochodów są na porządku dziennym. I też kompletnie nie ma znaczenia, jakie macie tablice, bo niestety Włosi kradną też swoje samochody, tak? Włoskie samochody, więc to też nie ma żadnego znaczenia. Teraz pojechaliśmy naszym Volvo, byliśmy w miasteczku turystycznym, samochód był zaparkowany na parkingu niestrzeżonym, ale parkingu, który należał do hotelu. Natomiast miał założoną blokadę na kierownicy i słuchajcie, nic się nie stało. A widzicie, tam przy okazji tamtej naszej przygody mieliśmy samochód wynajęty z włoskiego rent-a-car i samochód w momencie tylko wjazdu do Neapolu po kilkunastu minutach zniknął. Czyli tak naprawdę nie ma tutaj żadnej reguły. No i teraz przechodzimy do ostatniej części, czyli tej części, która Was najbardziej interesowała, jeśli chodzi o podróż do Włoch, czyli wszystkie sprawy związane z COVID-em. Z COVID-em, szczepieniami, tamponami, testami i całą resztą. No i oczywiście Green Passem, który wszedł do Włoch. Tutaj pojawiło się takie pytanie, jak tam z odczuwaniem COVID-u, bo widzę, że jest bardzo dużo ludzi, a mniej z noszeniem maseczek. Czy musieliście robić jakieś testy na COVID-a? Bo jak to wygląda, bo straszą, czy też nie? Mieli wprowadzać COVID-a do restauracji, przepraszam, ale tutaj jest po prostu, słuchajcie, tak napisana ta wiadomość. Wprowadzać do restauracji, czy można wchodzić do restauracji bez szczepień? Pytam, bo muszę w końcu się ruszyć na wakacje i tak dalej, jak to wszystko wygląda. No więc tak jak mówię, jeśli chodzi o kwestię maseczek, podczas naszych wakacji maseczki obowiązywały tak jak u nas w miejscach publicznych zamkniętych,
w sklepach, w galeriach, w kinach, w muzeach i tak dalej, w restauracjach, w środku. Natomiast wszystkie miejsca na zewnątrz, na powietrzu, nie musieliśmy nosić tych maseczek. Natomiast zmienia się sytuacja w tej chwili, jeśli chodzi o ilość zakażeń we Włoszech. Już pojawiają się pierwsze żółte strefy, gdzie te obostrzenia się pojawiają i noszenie tych maseczek również. Musicie tutaj śledzić po prostu wiadomości, bo wiadomo, ten okres wakacyjny, tak jak u nas, tych zakażeń jest mniej, więc też są luzowane obostrzenia. Później w momencie, kiedy tych zakażeń, ta ilość zakażeń wzrasta, też obostrzenia są zwiększane, więc jeśli chodzi o maseczki, tak to wyglądało. No oczywiście za każdym razem, kiedy wchodziliśmy na przykład do środka, do restauracji, bo trzeba było pójść na przykład do toalety czy do baru, trzeba było taką maseczkę założyć. Kiedy wchodziło się do środka, do sklepu, trzeba było maseczkę nałożyć. Ale takie przemieszczanie się nasze po ulicy, na plaży i tak dalej, absolutnie nie. Kolejna sprawa to jest właśnie ten paszport covidowy. Jak to wygląda? No Włochy wprowadziły ten paszport, nie da się ukryć. Nie wszyscy są z tego zadowoleni, ale Włochy dążą do tego, żeby szczepienia były obowiązkowe, żeby jak największą ilość populacji zaszczepić i właśnie, żeby funkcjonowały te paszporty covidowe. W momencie, kiedy my byliśmy, czyli w sierpniu, jeszcze wyglądała sytuacja w ten sposób, że paszport obowiązywał w momencie, kiedy chcieliśmy wejść do kina, restauracji, do muzeum, do jakichś tam galerii większych i tak dalej. Wtedy ten paszport był obowiązkowy. Jeśli chcieliśmy zjeść w środku w restauracji, trzeba było mieć paszport. Tutaj Wam opowiem taką sytuację na trasie. Na trasie już praktycznie na samym początku, jak wjechaliśmy do Włoch, zatrzymaliśmy się w autogrillu. A nie, przepraszam, to się nazywa nie autogrill, tylko szef bistro, szef kafe, coś w tym stylu. Chcieliśmy zjeść jakiś ciepły posiłek. Wchodzimy, słuchajcie, do tego miejsca, no i mamy takie dwa wejścia. Na lewo bar i sklep, bar, gdzie na stojąco kupujecie i jecie, kawa, ciastka, panini i cała reszta. Na prawo restauracja. Restauracja na zasadzie self-service, czyli podchodzicie, bierzecie jedzenie na tacach, mierzą wam, ważą i idziecie sobie albo w część, gdzie można usiąść, albo w część, gdzie stoicie. No i teraz, w tej części na lewo, gdzie był bar, słuchajcie, ludzi jak mrówków, przecisnąć się nie dało rady i to była część, w której nie obowiązywał paszport covidowy. My stwierdziliśmy, w ogóle byliśmy w szoku, ile tam było ludzi, jak tam było ciasno, że nie dało się w ogóle dojść do tego baru, więc uderzyliśmy na prawo w restaurację self-service. Ale w momencie, kiedy wchodziliśmy do restauracji, stał pan, który od razu, pierwsze co powiedział, poproszę paszport do kontroli. No i my zapytaliśmy się z ciekawości, słuchajcie, a jeśli nie mam takiego paszportu, bo oczywiście podczas naszej całej podróży testowaliśmy różne rozwiązania i sprawdzaliśmy, jak to też wygląda. Co jeśli nie mam takiego paszportu? No to wtedy, a chcę sobie kupić coś ciepłego do jedzenia, wiedząc o tym, że jest to restauracja self-service, no to pan mówi, słuchajcie, możecie wziąć sobie jedzenie, zamówić, kupić, wymierzyć i teraz albo jecie na zewnątrz restauracji, albo jecie w miejscu, gdzie są stoliki bez krzeseł, czyli jecie na stojąco. I teraz, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? Te stoliki były niecały metr od stolików takich zwykłych z krzesłami. W tej części jadalnej, ciepłej, można powiedzieć covidowej, było tak mało osób, że bardzo nas to dziwiło, że ludzie, słuchajcie, po tej lewej części wszyscy się tam gnieździli, już nie mówiąc o tym covidzie i całej reszcie, zamiast wejść, wziąć sobie to jedzenie na wynos i stanąć sobie przy tych stolikach, gdzie jecie na stojąco. No w ogóle tam, słuchajcie, to są w ogóle jakieś absurdy z tym paszportem covidowym i kto pojedzie i to zobaczy, jak to funkcjonuje i wygląda, to się za głowę złapie. Nawet z wami miałam taką momentami gdzieś tam rozmowę na tym moim Instagramie, że pisaliście mi, że bez problemu wchodzicie i jecie w środku w restauracji. A na przykład my
mieliśmy nie tyle problem, ale za każdym razem, kiedy wchodziliśmy, pytano nas o Green Pass. Włosi zdają sobie sprawę z tego, że kary za to, że wpuszczą kogoś, kto będzie bez Green Passa i będzie jadł w środku w restauracji, czy też w barze, czy w kawiarni, są ogromne. Niektórzy tego to pilnują, niektórzy jednak nie. Niektórzy restauratorzy, właściciele kawiarni, barów są wściekli na całą tą sytuację, zaraz wam też powiem dlaczego. Niektórzy są zadowoleni, tak? Tak naprawdę wszystko zależy od podejścia. Więc czy sprawdzają, czy nie sprawdzają? Na pewno sprawdzają paszporty, kiedy mówimy o takich miejscach turystycznych do zwiedzania, jak na przykład właśnie galerie, muzea, jakieś teatry, kina i tak dalej. Bardzo tego przestrzegają, sprawdzają i widać to też na zewnątrz, ponieważ tworzą się ogromne kolejki do wejścia. Jest, to wszystko jest po prostu, to się wszystko przedłuża, słuchajcie. Te kolejki, właśnie to sprawdzanie i tak dalej, więc trzeba mieć to na uwadze. Natomiast no właśnie, ten Green Pass. Powiem wam, że tak jak mówię, Włosi nie wszyscy są zadowoleni. Tak jak u nas funkcjonują antyszczepionkowce, tak samo również w Włoszech jest grupa tak zwanych no-vax, czyli ludzi, którzy są przeciwko tym szczepieniom. Natomiast teraz właśnie od 1 września weszły kolejne ograniczenia związane z Green Passem, czyli przemieszczanie się komunikacją miejską na przykład, pociągami i tak dalej. Ale też, no niestety, bardzo duże utrudnienia, jeśli chodzi o szkoły, uniwersytety. No przymusza się Włochów do tego, że jednak muszą mieć te szczepienia, żeby normalnie funkcjonować. I oni zdają sobie z tego sprawę, że nawet jeżeli nie chcą się szczepić, to muszą to zrobić, bo no nie będą mogli normalnie funkcjonować. I na przykład teraz w okresie letnim jeszcze była taka możliwość, że można było jeść w restauracjach na zewnątrz, a wiecie, że Włochy to jest naród, który kocha jeść. No i nawet rozmawiając z moją rodziną, oni mówią, no słuchajcie, ale no, trzeba się zaszczepić, no bo jak to będzie funkcjonowało? Będziemy chcieli zimą sobie wyjść, czy jesienią, zimą, w takie już chłodniejsze dni, wyjść nawet na zwykłą pizzę do restauracji i nie będziemy mogli zjeść w środku, no bo nie mamy szczepienia, tak? Bo nie mamy całej tej aplikacji Green Pass. Więc trzeba to zrobić, żeby jakoś normalnie funkcjonować. No i tak to wygląda. Rozmawiałam z młodymi ludźmi, ze studentami, którzy nie chcieli się szczepić z różnych względów, po czym stwierdzili, że muszą się zaszczepić, bo nie wrócą na studia. Nie będą mogli normalnie funkcjonować i muszą to zrobić, żeby mieć ten Green Pass. Bo słuchajcie, z Green Passem to jest tak, że on obowiązuje właśnie na szczepienia, czyli ściągacie sobie tą aplikację z tym kodem i całą resztą, tam się rejestrujecie co i jak i rejestrujecie się w przypadku, jeśli wykonaliście pierwsze szczepienie, pierwszą dawkę, jeśli macie zamknięte szczepienie, jeśli jesteście po drugiej dawce, jeśli wykonaliście test PCR, jeśli przeszliście w jakimś tam okresie wcześniej COVID-a, macie na to potwierdzenie, macie te przeciwciała i tak dalej, też się rejestrujecie. No oczywiście na wszystko trzeba mieć dokumenty, no i wtedy z taką aplikacją możecie jakoś tam funkcjonować. I tak jak mówię, no Włochy bardzo zaciśniają to, chcą, żeby jak najwięcej mimo wszystko ludzi się zaszczepiło i coraz bardziej ku temu dążą, ku tym szczepieniom i ten Green Pass właśnie powoduje to, że są właśnie takie ograniczenia. Ktoś się mnie też pytał o hotele. Do tej pory funkcjonowało to tak, że nie trzeba było mieć paszportu covidowego w momencie, kiedy chcieliście spać w hotelu. Nie wiem, jak będzie dalej. Być może wejdą takie ograniczenia również na hotele, albo już nawet weszły. Skoro weszły na podróże samolotem, pociągiem, statkiem i tak dalej, to być może wejdą również na hotele. Jeśli chodzi o same szczepienia, to ostatnio podawali we Włoszech, że już 80% Włochów jest zaszczepiony. No i tak jak mówię, dążą do tego, żeby było ich więcej. Szczepienia wśród dzieci, wszystkie szczepionki, tak jak u nas. Czy Włosi są zadowoleni z tego, tak jak mówię, nie wszyscy.
ale ja nie będę wchodzić dzisiaj tutaj na temat już dokładnie szczepień, jak to wygląda i tak dalej. Jeśli macie oczywiście jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Obawiam się, że to dzisiejsze Q&A będzie bardzo długie i mam nadzieję, że wytrzymacie do końca. No ale tak chciałam Wam przekazać właśnie te najważniejsze informacje, jeśli o to chodzi. No z tym Green Passem cały czas ta sytuacja się zmienia, te obostrzenia we Włoszech cały czas się zmieniają. Wczoraj było około 7000 przypadków we Włoszech, ta liczba wzrasta, mimo tego, że jest już bardzo dużo populacji zaszczepionej. Jak wiecie, pojawiają się nowe wersje COVID-a. No i Włosi, na pewno Włosi są, większość Włochów jest jednak za tym, żeby te szczepienia funkcjonowały i ta liczba zakażeń covidowych się zmniejszała, a przede wszystkim Włosi są za tym, żeby wrócić do normalnego trybu życia, zwłaszcza osoby, które posiadają swoje własne biznesy, zwłaszcza osoby, które mają właśnie restauracje, hotele i tak dalej, bo turystyka, nie da się ukryć, że w ostatnich latach bardzo padła we Włoszech, więc oni chcieliby, żeby no, to życie wróciło do normalności. Myślę, że my też. No i trzymajmy kciuki za to, żeby rzeczywiście nasze życie wróciło do normalności. I słuchajcie, tym akcentem kończę to już dzisiejsze Q&A. Tak jak mówię, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym filmiku. Guziaki, pa!